Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lepki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Eleksie, na pewno nie Drewleksie. Jakże mógłbym obrażyć taką cudowną grę. Moi drodzy, w ostatnim odcinku skończyliśmy na w sumie dalszej części eksploracji tegoż miejsca, tegoż... Czy te szczury to będą... Chyba będzie można je zabić, nie sądzę, żeby komuś to przeszkadzało. Wybaczcie, ale te... Nie wiem, czy znowu odgłosy naszego bohatera są liczone jako głosy, czy są liczone jako efekty, ponieważ one są niesamowicie głośno. A efekty już mocno przyciszyłem, więc ewentualnie przyciszę głosy delikatnie. To jest troszkę irytujące, właśnie to jest problem, że z jednej strony ma to sens, to jest rzeczywiście głos bohatera, natomiast problem jest taki, w jakich momentach on ma miejsce, on się wydarza. I to właśnie sprawia, że często i one są podpisywane pod efekty, to potem skutkuje tym, że przyciszając sobie efekty mamy nagle nierówność tego, jak nasz bohater po prostu jęczy nam do ucha względem tego, jak... czytać coś jest do zebrania. Względem tego, jak na przykład głośno są rzeczywiście pozostałe odgłosy świata. Niemniej, moi drodzy, dzisiaj dalsza część eksploracji, jak wspomniałem. W ogóle bardzo dużo mi tej rzeczy przypomina znowu gotiki, tak? Te szczury, które tak naprawdę robią za swego rodzaju chrząszcze. Tutaj, proszę bardzo, to w ogóle mi strasznie przypomina to przejście podziemne, które było... To, znaczy nie było ono podziemne, było ono pod domostwem, jak się dobrze pamiętam, w gotiku drugim, gdzie był Konstantin? Konstantin czy Konstantino? Nie pamiętam teraz. Dobra, tutaj nic za bardzo nie widzę, raczej jest to... To jest rachunków z tawerny Orana. O proszę. Że Orana, a nie Onara. Bo to by było dosyć ciekawe. Z drugiej strony ja wiem, że Pirania lubi nawiązywać do swoich własnych gier. Jeśli dobrze pamiętam, to był Joe, który pojawił się w każdej grze Pirani, który był zarządcą latarnikiem w sumie. Zarządcą latarnikiem. Mniejsza. Natomiast... Nie wiem, może to jest już po prostu moje podejście do tej gry, że cały czas ją zwyczajnie porównuję do gotika, przez to, że jakoś tak przywykłem do tego, że jeśli jest gra Pirani, to zawsze ją porównuję gotika, czy do Lizenów, zależy w którą stronę idziemy, tak? Mamy Kiej, Elexit, a to jest Hora? Wygląda, że to będzie czytane jako Hora, bardziej po hiszpańsku. Hej, co tam chowasz? Nie wiem, o czym mówisz. Tam na ręku. Co to jest? To adiutor. Pierwszy raz go widzisz? Nie, widziałem już podobny, a nawet kilka. To technologia zasilana Eleksem. Tego rodzaju urządzenia są zakazane w Goliet. Eksponując coś takiego, możesz sprowadzić na siebie kłopoty. Jestem ciekaw, czy będę mógł powiedzieć, że to jest implant. W sumie nie jestem pewien, w sensie autentycznie nie wiem, czy to jest implant, czy to nie jest implant z perspektywy lore'owej, więc zaryzykuję stwierdzenie, że jest to implant i rzeczywiście nie mogę się go pozbyć. To w sumie jedno i drugie pasuje, tak? Ale my tej, ponownie, jak wspomniałem, gramy tego zimnego, obojętnego gościa, który będzie po prostu mówił rzeczy tak jak należy, a nie będzie się przekomarzał na siłę. Nie noszę go. To implant. Implant? To chyba wystarczający powód, by go nie usuwać. Nie wyglądasz na Alba. Oczy ci błyszczą, nie jesteś trupio blady, no i nie próbowałeś mnie jeszcze zabić. Pamiętaj, że jeśli znajdziesz jakieś sprzęty z Eleksem, powinieneś przynieść je do dziupli. W sumie, czy to ma sens? Pewnie nam powie, że po prostu będą korzystają z many, ale zapytajmy o to. Jak można zrobić cokolwiek bez użycia technologii? Nie odrzucamy technologii jako takiej, tylko tę zawierającą Eleks. Wystarczy się rozejrzeć, by stwierdzić, że radzimy sobie całkiem nieźle. Wolne życie. Na wzór tego sprzed uderzenia komety. Wyhodowane dzięki manie. To lepszy sposób na wykorzystanie Eleksu niż konstruowanie jakichś urządzeń. Zbieramy sprzęty, wyciągamy z nich Eleks, a resztę złomu zostawiamy w dziupli. Dziupla? Miejsce, gdzie zabieramy zakazaną technologię. Pozyskany tam Eleks trafia do świątyni many, a reszta złomu zostaje w dziupli. My odtruwamy ziemię skażoną Eleksem i używamy jej, by leczyć. Nasi uzdrowiciele mieszkają w górnym pasie. Pokażą ci, jak wykorzystujemy jego moc. Okej, górny pas, zakładam, że ma być tutaj swego rodzaju górnym miastem. Pytanie, czy możemy się tam już dostać. Widziałem most, znaczy... To był most, to było przejście w każdym razie. Wcześniej, ale jeszcze tam nie chciałem iść.
Każdy z tych trzech pytań jest dobre. Wiecie co, ja go chcę wypytywać dalej, bo jestem ciekaw, jaką filozofię nam tutaj przedstawi. I to jest autentyczna też ciekawość moja względem tego, jak po prostu wygląda tutaj ten świat. Jakie podejście mają bohaterowie i klany, znaczy klany, zgrupowania. Dlaczego nie połączycie tego z korzystaniem z technologii? Gadasz jak ci technomaniacy. Patrzą w przyszłość, zapominając o historii. Zachowały się książki z czasów przed uderzeniem komety, z których wynika, że są inne sposoby, by zasilać maszyny. Jednak zatruwają one powietrze i ziemię. Dlatego Amrek i nasi przodkowie zdecydowali, że technologia, która zatruwa naszą planetę, powinna być zakazana. W momencie, kiedy odrzuciliśmy maszyny i postanowiliśmy oczyścić Magalana, natrafiliśmy na manę. Za odrzucenie technologii natura podziękowała nam magią. Po co nam technologia, kiedy mamy czary? Albowie szprycują się eleksem. Klerycy zasilają nim maszyny, a my przemieniamy go w magię. Nie chcę ryzykować. To jest też jedna z rzeczy, której będę starał się unikać, czyli mówić dużo, za dużo o Albach. Bo wydaje mi się, że jeśli będę mówił o nich dużo, to będzie wyglądało, jakbym ich znał i to będzie dawało, znaczy mogłoby dawać, prawda, wskazówki. Prawdopodobnie ta gra nie jest na tyle rozbudowana, żeby widzieć mnie jako w ten sposób, w sensie, żeby przez te wskazówki postaci mogły się domyślić, że jestem Albem w rzeczywistości, czy że byłem Albem w rzeczywistości. Natomiast mówię, będę starał się unikać wspominania takich rzeczy. Technologia z pewnością ułatwia życie. Stąd pokusa. Albowie biorą Elex i dzięki niemu są silniejsi. Ale co się z nimi dzieje? Zwyciężają. Spuszczają wam bęcki. Tymczasowo. Sami nie wiedzą, o co walczą. Na czym polega ich zwycięstwo, kiedy zmieniają się w maszyny? Kochają Elex i nie mogą bez niego żyć. Ale dlaczego? Gdybyśmy to wiedzieli, być może moglibyśmy z nimi porozmawiać. Wynieśli się do Ksakoru i przychodzą tu tylko po to, by zabijać. Zmieniają się, nie przypominają już ludzi. Nam mana pomaga rzucać zaklęcia, ale dla Albów jest trująca. Albowie też potrafią rzucać zaklęcia. Tak, to coś, czego nie rozumiem. Okej, nasz bohater troszeczkę wyszedł tutaj w kontrze do tego, co ja chciałem zrobić, ale interesująca informacja, czyli dla Albów Elex nie jest, znaczy jest technicznie śmiertelny, ale oni potrafią go kontrolować i tak dalej w sobie. Natomiast mana jest dla nich śmiertelna, czyli jakiś produkt po, nie wiem czy słowo rafinowanie będzie tutaj, czy katalizowanie może będzie lepszym określeniem, po przemianie eleksu w manę staje się to dla nich trujące. Czyżby to oznaczało, że jest jakaś zależność pomiędzy eleksem a maną, która sprawia, że w zmieszaniu tych dwóch specyfików, nie wiem czy można to nazwać specyfikami, mana jest problematyczna jako, że jest wytworem fantastycznym i jest pewnego rodzaju mocą, nie zawsze da się ją, jest zazwyczaj określana jako taka moc wewnętrzna postaci, jako właśnie zdolność do tego, żeby wyczarowywać rzeczy, ale jeśli miałbym to przełożyć na powiedzmy stanowisko chemiczne, to zakładam, że dochodzi tam po prostu jakiegoś rodzaju zmieszania się tych dwóch specyfików, które jest śmiertelne dla ludzi, bez względu na to, czy są albami, czy są czy są albami, czy są zwykłymi ludźmi, w sensie tutaj mam na myśli po prostu tę odporność na skutki eleksitu, gdzie dla zwykłych ludzi mana jest bardziej dostosowana, natomiast dla albów, którzy są cały czas na scenie tym eleksem, jest śmiertelna. No i w drugą stronę, tak, dla zwyczajnych ludzi Elex jest dosyć niezdrowy, delikatnie mówiąc, co zmieniają się w mutanty. Jest to... Nie wiem, po prostu zastanawiam się, jak to działa. W ogóle wiecie, co zauważyłem teraz? Śmieszna rzecz, naprawdę głupia, ale moja myszka właśnie zmieniła kolor na kolor Elexa. Nie byłem świadom, że jest integracja tej wrzucona w to. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem tutaj wrzucić. To wszystko. Ciekawy opis nastąpił tutaj w kwestii zatruwania planety i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę ta gra, pomimo bycia już siedmioletnią, widzę, że dużo bardziej dotknęła aspektów ekologii w tym, co tutaj próbuje przekazać. W sensie próbuje tej
mówić o historii ludzkości, która zakazała wydobywania i używania paliw kopalnych, z tego co widzę. Co też nie do końca jest prawdą, w sensie, że czysta energia jest w pełni czysta. To jest troszeczkę bardziej złożony temat, niż może się wydawać. Mam po prostu wystarczająco dużo wiedzy, żeby stwierdzić, że to nie jest tak fajne, jak niektórzy próbują to promować, a z drugiej strony, owszem, jest lepsze, tak? Natomiast jest to po prostu długi i złożony temat, dlatego tylu ludzi się nim zajmuje i dlatego nie mogą dojść do porozumienia. Natomiast jeśli ktoś próbuje wam mówić, że coś jest tylko złe, albo coś jest tylko dobre, to zazwyczaj po prostu to tak nie wygląda. Zazwyczaj wszystko jest w odcieniach szarości. Zazwyczaj większość rzeczy jest w odcieniach szarości. Bardzo niewiele rzeczy jest takich czarno-białych. Nawet jeśli z pozoru tak się wydają. Niemniej, przejdźmy już dalej, bo tutaj gadam od rzeczy. Jeśli potrzebujecie Eleksu, dlaczego chcecie się go pozbyć? Paradoks Amreka. Mówią nam, że Eleks to całe zło tego świata, a jednocześnie to jedyne lekarstwo. Zbieramy go i transmutujemy w nadziei, że wygramy wyścig z tymi, którzy wykorzystują go do niszczenia. Mógłbyś nam pomóc. Okej, czyli transmutacja jest w tym wypadku odpowiednim słowem. Okej. Wydawało mi się, że transmutacja tyczyła się bardziej organizmów. Słowa w ogóle transmutacja bardzo często używało się w kwestii fantastyki w przypadku alchemii. Ale nie kojarzę, w sensie, znowu, może brak po prostu mojej wiedzy, nie kojarzę, żebyśmy używali słowa transmutacja w dzisiejszym języku per se, chyba że jest rzeczywiście jakaś dziedzina chemii, gdzie słowo transmutacja ma miejsce, czy ewentualnie biologii, gdzie słowo transmutacja rzeczywiście ma swoje miejsce i ma swoją definicję. Musiałbym akurat na to spojrzeć. Tak czy inaczej. Dlaczego miałbym pomagać? Rozumiem. Jest wojna. Ale by ją skończyć, powinniśmy współpracować. Wysłuchaj mnie, proszę. Z pewnością widziałeś tego metalowego potwora tam na horyzoncie. To konwerter. No i co? Albowie zbudowali go, by pozyskiwać Eleks tu, w Edanie. Nasi wojownicy zmusili ich do odwrotu. Ta maszyna to rak toczący okolice, ale możemy spróbować ją wykorzystać, a zwłaszcza zgromadzony w niej Eleks. Paradoks Amreka. Z horroru zrobimy magię. Zadanie nie jest łatwe. Potrzebuje elementów konwertera, które zawierają silnie skoncentrowany Eleks. Myślisz, że dasz radę je zdobyć? A jeśli złapią mnie na przenoszeniu Eleksu do Goliet? To legalna sprawa, masz na to moje słowo. Potrzebujemy tego Eleksu. Amrek i Pielgrzym jednomyślnie stwierdzają: magia to lek, a technologia przekleństwo. Wszechserca oczyszczą Magalana. Nie potrzeba do tego maszyn. Naszym zadaniem jest poradzić sobie z całym tym bałaganem, do którego doprowadziła technologia. Mam strasznie mieszane uczucia co do tej frakcji. Do tego zgrupowania co do tej frakcji. Mam... Z jednej strony, jeśli rzeczywiście jest tak, że tylko i wyłącznie mana jest w stanie uzdrowić, odnowić tę planetę do stanu, w którym była przed upadkiem komety, to jest to świetne. I absolutnie mnie zachęca do tego zgrupowania. Natomiast z drugiej strony mamy aspekt ich ekstremizmu. Fakt, że tak naprawdę dużo osób się nawet nie trzyma tych zasad, które sami ustalili. I to jest ten dysonans w ich strukturach, które odczuwam. Ja wiem, że bardzo ciężko jest utrzymać wszystkich w pionie i żeby wszyscy stosowali się do zasad, szczególnie im bardziej się dana organizacja czy grupa rozrasta, ale no jest to troszeczkę problematyczne. Niemniej, dobra, lecimy dalej. Jeśli Eleks to samo zło, dlaczego używacie Eleksitu jako pieniędzy? Chcesz powiedzieć, że lepiej byłoby go przemienić w manę? To w końcu Eleks, prawda? Tak, ale koncentracja Eleksu w kryształkach jest zbyt mała, by transmutować go w manę. Może kiedyś to będzie możliwe, ale do tego czasu jest przydatny. Wszyscy go używają, więc my też. Cieszę się, że to Pielgrzym i naczelnicy muszą rozwiązywać wszystkie te kwestie. Od tego myślenia może rozboleć głowa.
Powiem wam szczerze, że... Mam coraz bardziej... Im więcej rozmawiam z postaciami tutaj, tym bardziej mam wrażenie, że oni są... Po części o nich są dobrze, ale są zarazem masakrycznie hipokrytyczni w tym co robią i co mówią. Bo z jednej strony jest, tak, chcemy wszystko, żeby było tak super i żeby wróciło do tego, co było, i Alex jest generalnie zły. Ale no generalnie to jednak ten Alex no, przydaje nam się, bo daje nam manę, która nam jest potrzebna, żeby leczyć tę planetę. No i w sumie ten Alexi, no korzystamy z niego, no bo nie do końca wiemy, jak z niego wyciągnąć te rzeczy. A zresztą pielgrzym i naczelnik, czy i naczelnicy, oni to tam wymyślą najlepiej, jak to zrobić. Taka troszeczkę ignorancja i takie ślepe zaufanie w coś. I ja nie mówię, że zaufanie w osoby, które są profesjonalistami, jest złe, czy które wiedzą więcej od nas, jest złe, ale takie ślepe podążanie też nie jest dobre. Szczególnie, że wygląda to jakby oni jako grupa próbowali podejść do Alexu na zasadzie to jest niewygodne, ale tamto już jest wygodne dla nas, więc sobie tak to przyjmiemy. I dlatego mówię, że mam strasznie mieszane uczucia do nich. Nie do końca wszystko może mi się podoba. W ten sposób powinien był to określić w ich reakcji. Okej, to ja nie mam rzemiosła. Więc nie macie zamiaru konfiskować Alexitu? Potrzebujemy go jak najwięcej, by móc kupować niezbędne nam rzeczy. Póki tu jesteś, możesz się wymieniać. Dobra. Zdobędę części konwertera, o które prosisz. Świetnie, dziękuję. Tylko bądź ostrożny. Ostatni śmiałek, którego tam wysłaliśmy, nie wrócił. Obiecał, że się pośpieszy. I tyle go widzieliśmy. Cóż, tyle z rozmowy z tą postacią. Kurczę, powiem wam, że... Lubię tutaj rozmawiać z tymi ludźmi. Okej, my już tutaj byliśmy. Proszę bardzo. A w ogóle właśnie, Ornir. Jego dziennik tam widzieliśmy wcześniej. Po prostu nie przeszedłem przez tę chatę poprzednią. Naprawdę to wszystko już tutaj było. Już tutaj, powiedzmy, widzieliśmy do pewnego stopnia. Dobra, to chodźmy teraz przez ten... To nie jest most, to jest... Nie, to przejście do góry. Zobaczymy, czy będę mógł w ogóle przejść. Więc co przeskrobałeś? Że jak? Nazywam się Ragnar. Jestem naczelnikiem. Pełnię obowiązki zwierzchnika berserków na czas pielgrzymki mistrza Toralda. Każdy, kto występuje przeciwko prawu, musi się przede mną wytłumaczyć. Poselstwa obcych frakcji też najpierw rozmawiają ze mną. Jesteś czyimś wysłannikiem? Co cię tu sprowadza? Mów! Ja mam sprawę, mogę powiedzieć, że jestem nikim. W sensie tak mnie tutaj widzą i tak też się będziemy przedstawiali. Tak jak mówię, nie chcę być agresywny, chcę, żeby to była postać zimna, ale neutralna. Przynajmniej większość czasu. Postaram się tego trzymać, nie gwarantuję, że mi się uda, ale postaram się. Jestem nikim. No cóż, trzeba mieć jaja, żeby tak snuć się po okolicy. Musisz być cholernie odważny, szalony lub zwyczajnie głupi. Lepiej dobrze przemyśl kolejną odpowiedź. Powtarzam, czego właściwie chcesz? Ja szukam zajęcia na chwilę obecną, no... Nie chcę mówić, że potrzebuję ich ochrony, ponieważ no, nie jesteśmy jeszcze na tyle zdesperowani, nie wiemy jeszcze, do której frakcji chcemy dołączyć informacji. Tak, ale tego się dowiadujemy po prostu w trakcie. Przede wszystkim, co nas interesuje, to zajęcie, to jakieś misje. Szukam zajęcia. Możesz się wykazać, pomagając mieszkańcom Edanu. Wokół jest wystarczająco dużo pracy. Jeśli chcesz być tu tolerowany, powinieneś przestrzegać zasad. A te są proste. Za działanie na niekorzyść wspólnoty czeka cię kara. A jeśli się jej przysłużysz, możesz się spodziewać nagrody. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Jeśli coś będzie nie tak, będziesz się musiał przede mną tłumaczyć. Jasne? Ty tu rządzisz. Zgadza się. Im szybciej to pojmiesz, tym lepiej dla ciebie. Zastosuj się do moich rad, a przekonasz się o gościnności berserków. Coś jeszcze? Ja mam troszeczkę uwag. Mianowicie pierwszą z nich jest to, że prawa na zasadzie coś działa na korzyść wspólnoty, działa na niekorzyść wspólnoty są bardzo
delikatnie mówiąc, bardzo ograniczone w swojej logice. Dlatego, że coś, co jest krótkotrwale niekorzystne, może być korzystne w długofalowych skutkach. Coś, co jest korzystne w krótkofalowym czasie, w krótkim terminie, w krótkim okresie, może być negatywne w długookresowym działaniu. I zwróćmy uwagę na przykład, okej, zaryzykuję tutaj, Lipki będzie bardzo polityczny. Są po prostu różnego rodzaju programy tworzone przez różne partie czy różne ugrupowania, które przechodzą i przez krótki czas na przykład są dobre. A potem się okazuje, że na przykład zaczynają zżerać budżet ponad miarę, ponieważ są wykorzystywane w zły sposób. I okej, przez krótki czas rzeczywiście były dobre dla wspólnoty, a nagle potem okazuje się, że ludzie zaczęli to wykorzystywać. Ktoś tego nie naprawił, ktoś tego nie poprawił, ktoś tego nie zamknął w momencie, kiedy już nie było potrzebne. W drugą stronę, coś może być niekorzystne w krótkim czasie, ale na przykład może zbić inflację w długoterminowym działaniu. To może potem przenieść się na lepsze warunki ekonomiczne danego kraju, co również, jeśli będą lepsze warunki ekonomiczne danego kraju, będzie mogło się przenieść na przykład na, dajmy na to, programy społeczne, które są generalnie raczej dobrą rzeczą dla osób, bez względu na aktualną sytuację w życiu, którym są pewnego rodzaju ochroną. To jest pozytywne dla wspólnoty jako całości. Z drugiej strony też, jeśli będzie lepsza sytuacja ekonomiczna, to bez względu na to, gdzie się nie będziemy znajdowali w drabinie społecznej, jeśli możesz tak to określić, będzie to dla nas pozytywne. Widzicie, to jest ten problem. To jest ten problem, który mam tutaj z tym stwierdzeniem. To nie jest tak proste. To nie jest tak proste. I jest bardzo ogólnikowe. Nie lubię takich rzeczy. Ale ja jestem też człowiekiem, który uwielbia przesadnie myśleć nad rzeczami. Co zresztą widać. W tym odcinku już chyba pół odcinka gadam o pierdołach. I analizuję tej sytuację, strukturę społeczną i zasady tej wioski, tegoż miejsca, tej lokalizacji miasta, osady. Mistrz Torald, jakim jest człowiekiem? Chwilowo go nie ma. Naczelnicy nadzorują codzienne życie berserków. Wszyscy jednak podlegamy mistrzowi Toraldowi, pielgrzymowi. Pielgrzym wycofał się z życia publicznego, by poświęcić się znalezieniu sposobu, który pozwoli Edanowi przetrwać. Nikt nie ma takiej wiedzy na temat magii jak on. Jeśli ktokolwiek jest nam w stanie pomóc rozwiązać mnożące się problemy, to tylko on. Mam pytanie, czy to jest odpowiednik jakiegoś rodzaju Xardasa, czy nie? Bo na razie tak trochę brzmi. Zobaczymy. Też pytanie, czy on będzie miał dobre czy złe zamiary, bo wiecie, perspektywa, czy widzenie tego, jak widzą to berserkowie, to jest znowu wiara w niego. Natomiast na ile rzeczywiście te zamiary są pozytywne czy negatywne, to pewnie byśmy się musieli przekonać, mając z nim bezpośredni kontakt, co jest na chwilę obecną niemożliwe. Więc podchodzę do niego bardzo neutralnie. Czy twoim zdaniem berserkowie mogą powstrzymać Albów przed podbojem Edanu? To berserkowie zmienili Edan z pustkowia w las. To nasz dom, którego nie oddamy. Słyszałem, że ponieśliście duże straty. Wojna zbiera swoje żniwo. Najpierw walczyliśmy z klerykami. Później musieliśmy poradzić sobie z napadami banitów. Teraz stawiamy czoło Albom. Wrośliśmy w tę ziemię. Mamy o co walczyć. Magia, wiara w siebie i stalowy oręż pomogą nam sprawić, by do Xakoru wróciło tyle samo martwych Albów, ile berserków musieliśmy przez nich pochować. Cormac, ja i Angrim nie ustąpimy pola. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, idź do Angrima. Był Angrim, to jest właśnie też pytanie, które sam chciałem zadać. Natomiast stwierdzenie, że wrośli w ziemię po stwierdzeniu, że mieli bardzo duże straty, jest troszeczkę niefortunne, jakby o tym pomyśleć, bo dosłownie wrośli w tę ziemię. Pozwolę sobie zostawić te żarty jednak na może inną okazję. Co nowego w sprawie waszej wojny z Albami? Naszej wojny? Nie chcieliśmy jej, ale nas zaatakowano. Przesłali oddział, który zbudował konwerter na północy Edanu.
Pomiędzy metalowymi strzępami tego, co zostało z konwertera, znajdziesz kości jego konstruktorów, albów. Od tamtego wydarzenia nie próbują już utrzymać się na naszych ziemiach. Ograniczają się do krótkich napadów. Nikt nie wie, gdzie tym razem uderzą. Tu, w Tawarze czy Ignadonie. Bez wątpienia ta wojna nie oszczędza nawet albów. Niektórzy z nich zaczęli się buntować. Na północy jest grupa separatystów. Nie zrezygnowali jeszcze z zasilanej eleksem broni, ale walczą przeciw własnej frakcji. Okej, to też nam... Zwróćcie uwagę, że nasz bohater nie próbuje raczej zazwyczaj wyjść ze swoją wiedzą ponad miarę. Czasami tak, ale nie robi tego zbyt ekstensywnie, co pozwala nam jako graczom poznać ten świat i poznać rzeczy, które nasz bohater już mógł wiedzieć. Na przykład to, że o, patrzcie, są separatyści wśród albów, czy buntownicy wśród albów. I oni rzeczywiście walczą i to nam mówią bohaterowie tutaj świata, a nie nasz bohater, pomimo że on może mieć już tę wiedzę. Jest to okej, okay. jest to fajne wprowadzenie. Może tak to określić. Dobra, lećmy dalej. Gdzie mogę znaleźć Angrima? Poszukaj go w dzielnicy wojowników, w pobliżu świątyni Many. Gdzie jest dzielnica wojowników? W pobliżu świątyni Many. Jeśli chcesz znaleźć jakieś miejsce w Goliet, najlepiej będzie, jak stąd wyjdziesz i poszukasz innego przewodnika. Okej, okay, raczej spodziewam się, że jego ekwipunku, jego pancerza raczej nie będę mógł na razie zakupić, ale też nie wiem, gdzie świątynia Many będą szczerym. Oczywiście przydałby mi się na razie przewodnik, tak na pierwszy raz, na pierwsze parę minut, żeby obejść po prostu tą okolicą. No jesteśmy w górnej części tejże wioski. Powinnaś iść ze mną, zobaczyć świat poza Goliet. Przy takiej liczbie potrzebujących pomocy ledwo dajemy radę. Proszę, kolejny argument. Jeśli nie zmienimy naszego postępowania, wojna nigdy się nie skończy. Nie jesteśmy w stanie zrobić niczego, co mogłoby zakończyć tę wojnę. Ktoś musi to zrobić. Powtarzanie tych samych działań przez cały czas to szaleństwo. Ale czy możemy zrobić coś, czego jeszcze nie próbowali zrobić naczelnicy? Możemy zaryzykować. Co jest ważniejsze, zwycięstwo czy sposób, w jaki się je osiąga? Chodź ze mną. Potrzebuję kogoś, kto będzie mnie ubezpieczał, gdy udam się w poszukiwaniu zapasów. Wiem, że mogę ci zaufać. Stormsonie, nie mogę odejść. Kaldrim na mnie liczy. Jest tylu rannych. Ty tylko ich opatrujesz. Ja chcę im dać szansę na obronę. Jeśli mi się uda, nie będzie więcej rannych. Hej, doszło tutaj do jakiegoś rodzaju... Skąd ta ślepota? Jak to możliwe, że patrzą na to samo co ja, a widzą coś zupełnie innego? Twoim zdaniem wszyscy powinni myśleć w ten sam sposób? Nie, jednak kiedy pojawia się coś oczywistego, dlaczego inni tego nie rozumieją? Przegrywamy wojnę. Nasi wrogowie to wiedzą, my to wiemy. Dlaczego więc nikt nic nie robi? Nie chodzi o to, że brakuje rozwiązań, sposobów, byśmy mogli wygrać. To ludzie obstają przy starych metodach, zakazując nowatorskiego myślenia. Okej, teraz dobre pytanie. O co oni się rzeczywiście kłócili tutaj? W sensie to wyglądało, jakby on chciał się trochę sprzeciwić temu, jakie zasady ma ta frakcja. Natomiast z drugiej strony... nie wiem, czy do końca jestem fanem podejścia na zasadzie, co jest ważniejsze, zwycięstwo, czy sposób, w jaki się osiąga. Wydaje mi się, że dobrze jest wygrać, ale to, w jaki sposób się to zwycięstwo osiąga, też jest dosyć ważne, dlatego że to potem kreuje nastroje, to potem definiuje morale, to może wpłynąć na to, ile osób przetrwa w ogóle, w jakim stanie przetrwa, tak, no bo wiecie, na dobrą sprawę, no dzisiejszy świat, tak? Ktoś może sobie wywołać wojnę i puścić bomby nuklearne, wszystkich po prostu wyzabijać w większych miastach. Zazwyczaj wsie będą po prostu potem obrywały pyłem radioaktywnym, czy ewentualnie falami gorąco, w zależności jak się daleko znajdują. I będą miały swoje własne, czy będą ewentualnie oparami obrywały wraz, które będą, cząsteczkami, chmurami po prostu radioaktywnymi, które będą przenoszone przez wiatr. To jest możliwe, tak? Tylko, czy to jest rzeczywiście zwycięstwo, którego chcą? Bo są systemy, które już od lat chyba 70 albo 80 ubiegłego wieku mogły wykryć właśnie taką lecącą
lecącą rakietę i już wysyłać swoje własne głowice nuklearne w drugą stronę. To... I powiedzcie mi, co jest ważniejsze, zwycięstwo, czy to w jaki sposób się zwycięża w tej sytuacji, prawda? Bo szczerze mówiąc, ani jedno, ani drugie tutaj nie jest samo w sobie najważniejsze, tak? Bo sam sposób, w jaki sposób, może inaczej, sam sposób, w jaki prowadzi się wojnę, może tak to było lepsze określenie, jest ważny, ale to, czy się zwycięży finalnie, też jest dosyć ważne. Bo gdyby rzeczywiście to wziąć na zasadzie, co jest ważniejsze, zwycięstwo, czy w jaki sposób się zwycięża, to w tym momencie to drugie jest ważniejsze, ponieważ od razu zakłada, że wygraliśmy. Że zwyciężyliśmy. Pierwsze ma większe prawdopodobieństwo, drugie jest ważniejsze z perspektywy tego, jakie będzie miało skutki długofalowe. Typowy lipek się wkręcił. Ale trochę bym się nie zgodził po prostu z jego postawą. Zobaczmy, czy mam charyzmę? Nie, oczywiście, że nie mam charyzmy. Prawie jak w prawdziwym życiu. Skoro tak twierdzisz. Gadanie nie ma sensu, jeśli nie stoją za nim czyny. Jeśli postanowisz tu zostać, nie powinieneś zamykać się na świat. Moim zdaniem mury Goliet ograniczają poglądy każdego, kto w nich zamieszkał. Ej. A gdzie ta kobieta poszła? Dobrze było ją zobaczyć. Zresztą miała na imię Akira, bardzo mi to przypomina. Chyba tutaj jest. Bardzo mi to przypomina pewne anime. Potrzebujesz lekarstw? Ich przygotowanie może potrwać. Zużyliśmy prawie wszystkie zapasy w walce. Pomagasz każdemu, kto poprosi? To obowiązek uzdrowiciela, zwłaszcza w ciężkich czasach. Jesteśmy bardzo potrzebni. Przynajmniej tak mówią wszyscy, których znajdujemy. To przykre. Chciałabym móc pomóc wszystkim potrzebującym. Nawet magia nie rozwiązuje kłopotów z zapasami. Wiele się pewnie nasłuchasz od rannych. Nie muszę. Wystarczy mi to, co widzę. Moc albów niszczy wszystko. Używają czystego eleksu. Martwię się o naszych wojowników. Magia albów jest silniejsza niż berserków? Bardziej wyniszczająca. Patrząc na jej skutki, nie wierzę, że pozostaje bez wpływu na albów. Im też musi szkodzić. Tak, ale uczą się tłumić emocje i uczucia. Tak. Mówią, że eleks zmienia ludzi w maszyny. Słyszałam jednak, że są albowie, którym udało się od niego uwolnić. Chciałabym poznać jednego z nich. Gdybym wiedziała, co czują, łatwiej byłoby mi wyrwać z tego stanu innych. Okej, okay, no my oczywiście tutaj nie będziemy wychodzić, że zobacz, ja byłem kiedyś albem. Bo to by było trochę samobójstwo w tym momencie. Co wiesz na temat odstawienia eleksu? Poznałam alba separatystę, był więźniem. Fizycznie nie był zbyt poturbowany, ale emocjonalnie próbował sobie radzić z objawami odstawienia, jednocześnie na nowo odkrywając ludzkie uczucia. Ból, zagubienie. Co się z nim stało? Gdzie jest? Nie żyje. To było dla niego za dużo. Żałuję, że nie poznałam go lepiej. Jeśli on mógł odejść, inni też mogą. To nadzieja dla nas wszystkich. Ciekawe, bo właśnie moje podejście jest odwrotne do tego, co... Tak, zrobiłem już swoje. To było dosyć dziwne... Dziwna kwestia dialogowa się tutaj odpaliła. To jest odwrotność tego, co ja będę chciał pójść, bo ja rzeczywiście chcę pójść w to, że jako alb po odstawieniu nie będziemy mogli wrócić do tego, kim byliśmy. Zobaczcie, tutaj cały czas klikam shift, dlatego że przywykłem do... Nie, dobrze. Okej, okay. Czasami po prostu z jakiegoś powodu, gdy klikam shift, moja klawiatura ma wrażenie, jakbym kliknął dwa razy przycisk uniku właśnie w ten sposób. Chyba, że po prostu jestem głupi i klikam zbyt delikatnie, bądź za szybko klawisz kierunkowy. To teren prywatny. Dobrze, już idę. W ogóle ten głos, ja wiem, że kojarzę go skądś. Niemniej, dobra, moi drodzy, bo ja tutaj strasznie znowu przyciągam oczywiście. Jeszcze nawet nie zwiedziliśmy, przez trzy odcinki nie zwiedziliśmy tego całego miejsca. Mimo, że... tutaj już niemało siedzę. A w ogóle jak tam nasz ekwipunek? Czy ja mam tutaj jakąś dostępną wagę maksymalną? Wydaje mi się, że nie. Okej, ciekawe. Żelazny pęd ma ledwo dwa obrażeń. Mniej,
wymaga dokładnie tych samych statystyk. Właśnie, ale... Gdzie mam te charyzmę i tak dalej? A, mamy mapę. Dobra, ej, chwila. Chciałbym mapę. Nie używaj tego, to nie miejsce na technologię. Tak, tak, jasne. O, proszę, będziemy mieli tutaj nawet możliwość ewentualnie kliknięcia sobie na coś. Czy sprawdzenia, gdzie znajduje się dana postać. Cinda, szkolenie charyzmy, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Widzę, że jeszcze się będzie rozciągało to troszeczkę. Pytanie, czy tutaj też jest to nadal Goliath, czy już nie. Zakładam, że nie, że to już mogą być jakieś rodzaju ruiny. Dobra, niemniej, moi drodzy. Dokończmy naszą wędrówkę tutaj. Oczywiście nie będę niczego nikomu brał, ponieważ to było dosyć niefajne. Które też można ukraść. No, do tej pory ukradłem już trochę rzeczy z dziupli, no. Mam cię na oku. Dobrze. No ja się tutaj tylko rozglądam, panie kolego. Do tej pory na razie tylko i wyłącznie w dziupli coś ukradliśmy, gdzie nawet nie spodziewałem się, że to można ukraść. Jeśli oni to wyrzucają jako złom, nie wiem czemu to jest liczone jako kradzież, ale... Tylko że dlatego, że o, nie możesz brać rzeczy, które są związane z Alexem i tak dalej, i tak dalej. Dobra, pogadajmy jeszcze tutaj z tym Kaldrimem? Kaldrimem, tak. Witaj w świątyni Many. Masz tu zadanie do wykonania? Czy szukasz uzdrowiciela? Powiedz coś. Składałeś śluby milczenia? Gościu, powiedziałeś trzy zdania jedno po drugim. Żadne z tych odpowiedzi mi nie pasuje. Jesteście uzdrowicielami? Są między nami uzdrowiciele, ale o czym się przekonasz? To określenie służy nam również do opisywania tych, którzy uzdrawiają Magalana. Nazewnictwo wybrane przez Amreka bywa mylące. Jednak już do niego przywykliśmy. Oczyszczamy Magalana z przekleństwa Eleksu, zmieniając je w błogosławieństwo, jakim jest mana. Nie wiem, do czego się odnosi, chyba dobrze ci idzie. Zupełnie mam pojęcie, do czego tutaj nasz bohater będzie próbował uderzać. Chyba dobrze ci idzie. Jedyne naprawdę ważne zajęcie to ratowanie naszego świata. Świątynia Many jest miejscem, gdzie trucizna zmienia się w nektar. Kiedyś znajdzie się tu cały Eleks i Magalan wreszcie uwolni się od jego wpływu. Do tego czasu musimy konfrontować się tu z niebezpieczeństwem. Moc Eleksu czyni świątynię niebezpiecznym miejscem. Zachowaj ostrożność. Moc Eleksu, kim jesteś? Nie powiedziałeś, po co przyszedłeś. Coś cię tu ściągnęło. Ja mam wrażenie, że znowu tutaj było jakieś takie totalnie dziwne przejście w zdaniach? Ja w ogóle poprzedni odcinek, moi drodzy, aż musiałem obejrzeć jeszcze raz, żeby się upewnić, że ja tam nie pierdziłem głupot. Ale nie, rzeczywiście tam było jakieś totalnie dziwne przejście pomiędzy zdaniami. To jest... Nie wiem, co jest z tym tłumaczeniem, nie tak. W tym natomiast tutaj, przed chwilą, miałem wrażenie, że znowu było jakieś takie dziwne przejście między zdaniami, które nie miało sensu. Oczywiście nie ujawniamy się tutaj. A dlaczego mamy... Co cię tu ściągnęło? Nie wiem, o czym mówisz. Jakby... Po prostu chodziłem, znalazłem to miejsce, tak? Nie wiem, o czym mówisz. Czy nie trafiłeś do Goliath wskutek serii dziwnych wydarzeń? Zamieszanie, zmiana trybu życia. Teraz kolejny splot wydarzeń sprowadził cię tutaj. Wiesz, że powinieneś tu być, ale nie wiesz, dlaczego. Mam rację. Co cię do mnie sprowadza? Dobra. Wiecie co? Pogadamy jeszcze z nim i będziemy kończyli o ten odcinek, bo on już jest troszeczkę za długi. Czy zajmujesz się czymś poza udzielaniem rad? Już mówiłem. Doglądam świątyni Many, cytując Amreka. Przemiana całego Eleksu w Manę jest nadzieją Magalana. Z Many odrodzi się Magalan. Na pustkowiu wyrośnie las za sprawą uzdrowicieli świata. Robotnicy przynoszą Eleks do świątyni, gdzie jest przekształcany. Taka przynajmniej jest teoria. W praktyce bywa różnie. Nie wszyscy sumiennie wykonują swe obowiązki. Kto by się spodziewał, prawda?
Dlatego się mnoży po prostu, jeśli chodzi o te opcje dialogowe. No ale trzeba poznać ten świat, tak? Dla osób, które nie znają go, czyli między innymi dla mnie, to jest zdecydowanie jakiś tam plus. Jak mana pomaga wam w rzucaniu zaklęć? Tego staramy się dowiedzieć. Badamy to zjawisko. Nasz przywódca, pielgrzym Thorald, odstawił Elex, by poświęcić się odkrywaniu tajemnic many w nadziei, że dzięki niej urośniemy w siłę. Jak twierdzą władający magią, mana, w przeciwieństwie do Eleksu, który otępia zmysły i blokuje umysł, sprawia, że otwierasz się na świat i możesz z nim połączyć. Czemu mana brzmi jak jakieś halucynogenne grzybki? Czy mana uzależnia podobnie jak Elex? Uzależnia moc, którą dzięki niej zyskujesz, nie sama substancja. Spójrz na Goliet. Nie potrzebujemy many tak, jak albowie potrzebują Eleksu. W Goliet widać, że nie potrzebujemy many w równie desperacki sposób, jak albowie Eleksu. Dzięki manie nasze ciała i umysły współgrają z czarami, którymi się posługujemy. Dla nas to naturalne. Energia, którą albowie wykorzystują w magii, jest gwałtem na naturze. Niszczy ją i samych albów. Przepraszam, ale ja mam tutaj tak dużo głupich porównań. I wydaje mi się, że one nie są aż takie głupie finalnie. W sensie, jakby się nad tym zastanowić z perspektywy tego, co on mówi. Czy coś jest twardym narkotykiem, czy jest miękkim narkotykiem, nie zmienia faktu, że jest narkotykiem. Nie mówię tutaj o kwestii legislacyjnej per se, tylko bardziej o kwestii uzależniania się od tego i łatwości uzależnienia się od danej substancji, tak? Stwierdzenie, o, uzależnia moc, a nie sama substancja. No, żeby mieć moc, musisz pobierać tę substancję, więc poniekąd jesteś uzależniony też od tej substancji. To nie jest takie łatwe, tak? To jest troszeczkę jak z hazardem. To nie jest tak, że jesteś uzależniony od pociągania za wajchę, jesteś uzależniony od poczucia, ała, uderzyłem się, wybaczcie, od poczucia tego, tej ekscytacji. Nie jesteś uzależniony od tego, że ci światełka świecą i gra ci odpowiednie efekty dźwiękowe, jesteś uzależniony od pewnego rodzaju, czy to adrenalin, czy innych reakcji, które zachodzą w swoim organizmie. I powodują, że masz tę dozę ekscytacji, masz tę nie wiem, czy to będą, to raczej nie będą endorfiny, to będzie raczej coś innego. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, co to było. Niemniej to nie zmienia tego faktu. Jeszcze chciałem powiedzieć, była jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. A, wiem. Stwierdzenie, że Elex, którego używają albowie, jest wbrew naturze w porównaniu do many, to bardzo mi się kojarzy, jakby on po prostu... Ja tutaj znowu wrócę do porównań narkotykowych. To jest po prostu porównanie jak powiedzenie, o, bo oni biorą fentanyl, a my palimy zioło. Może inaczej, zioło z THC. O, może tak to powiem, by bardziej określić. Jakby... Okej, okay, tylko to nadal nie zmienia faktu, że też możecie się od tego uzależnić, czy że jesteście w pewien sposób już uzależnieni, patrząc na to, jak zależni są od tej magii. Z drugiej strony, okej, okay, oni robią też dużo dobrego i tak dalej, no ale... Zaryzykowałbym stwierdzenie, że nadal nie zgodziłbym się z jego logiką, z jego podejściem tutaj w tym wszystkim. Niemniej, przepraszam. Dygresja, ponownie. Ale lubię takie dygresje. Fajnie mi się rozbija pewne argumenty na części pierwsze i widzi je w inny sposób. Jak przemieniacie Elex? Transmutujemy go. Umieszczamy Elex w świątyni Many. Kometa zmieniła strukturę tych skał. Dała górze moc. Kiedy przepuszczamy przez nią Elex, zachodzi proces, którego efektem jest powstanie Many. Oczyszczonego Eleksu. Kiedy w pobliże świątyni trafi coś, co było poddane działaniu Eleksu, da się wyczuć rodzaj napięcia. Mówiłeś, że ludzie nie wywiązują się ze swoich zadań. Największym naszym zmartwieniem jest pokusa. Eleks niszczy ludzi tak,
jak zniszczył naszą planetę. W zeszłym tygodniu 5 dużych kawałków Eleksu zniknęło ze świątyni, zanim zdążyliśmy poddać je transmutacji. Dokładnie w tym samym czasie przepadł Kral, jeden ze strażników. Na co złodziejowi coś takiego? Eleks jest dobry tylko dla maszyn. Jeśli podasz go roślinom, zniszczysz je. Podany człowiekowi pozbawia go emocji i zabija duszę. Myślę, że Kral jest złodziejem. Pewności jednak nie mam. Nie udało się odnaleźć ani Eleksu, ani Krala. Nie wiem też, dlaczego dopuścił się tej kradzieży. Ja mam wrażenie, że on... Oni, te postaci tutaj w tej grze, ja mam wrażenie, że bez względu na to, co byśmy nie wybrali, i tak nam odpowiedzą na oba pytania. Co jest... Czasami chciałbym nie wiedzieć czegoś, kiedy wybiorę inną opcję dialogową, a tutaj mam wrażenie, jakby oni mi odpowiadali na oba pytania, bez względu na... Czy na obie opcje dialogowe, które mam. Bez względu na to, czego bym nie wybrał. Może. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania Krala? Oto jest pytanie. Strażnicy już sprawdzili twierdzę Ragnara w Górnym Goliet. Kral spędzał tam sporo czasu, przesiadując na centralnej galerii. To myśliciel. Fakt, że to miejsce już przeszukano, nie powinien cię zrażać. Strażnicy nie są najlepszymi śledczymi. Dobra, pytajmy jeszcze dalej, dokończmy, tak jak mówię, tę rozmowę. Co robicie z Maną? Mana jest dla nas wszystkim. Jest życiem. To ona umożliwia nam czary. Żadna inna frakcja wolnych ludzi tego nie potrafi. Tę umiejętność zawdzięczamy eliksirowi z Many. On daje siłę naszym wojownikom. Czyni ich moc większą od jakiejkolwiek machiny albów. Ale nie tylko my stajemy się dzięki niej silniejsi. Sprawia, że cały świat rozkwita. Rozejrzyj się. Wszystko wokół jest zasługą naszych trzech serc. Kłóciłbym się, czy ich magia jest taka świetna i wspaniała. I czy pomaga im tak w walce z albami. Znaczy, na pewno im pomaga. Ale czy jest na pewno lepsza od niszczącej, niszczycielskiej siły albów? Patrząc na to, jaki wpierdziel dostali teraz podczas wojny, no... Ktoś inny może zezwolić na to, że wcześniej mieli banitów i mieli walkę z klerykami. Klerykami, chyba dobrze mówię. Mam po prostu wątpliwość co do tego stwierdzenia. Niemniej, lecimy dalej. Wszechserc? Wszechserca są w centrum naszego działania. To rośliny, które wzbogacamy maną. Użyźniają ziemię. To jest ciekawe, czyli oni transmutują Eleks w manę i mana potem jest w jakiś sposób wykorzystywana przez wszechserca, które następnie, używając jej, dochodzi tam do jakiegoś rodzaju procesów biologiczno-chemicznych, które, w sumie chemicznych bardziej, które następnie przemieniają tę manę w jakiegoś rodzaju nawóz. I to bardzo silny nawóz. Tylko... Problem jest taki, że jeśli... Znaczy, okej, to jest inna planeta, to nie jest Ziemia, ale w rzeczywistości, jeśli poda się zbyt dużo nawozu, poda się zbyt dużo składników odżywczych roślinie, to też to nie jest dobre, dlatego że czasami, no, to jest z doświadczenia znowu, mogę nie być najlepszym przykładem, więc bierzcie to z dużą dozą rezerwy. Kiedy poda się zbyt dużą ilość nawozu, na korzeniach potrafi się ten, czy to na korzeniach, czy to na łodygach, w zależności od tego, jak podlewacie, jak dajecie ten nawóz, czy dajecie go w formie płynnej, czy nie. Niemniej, potrafi się prosto odłożyć i zabić korzenie. Nie wiem do końca dlaczego dokładnie, nie mam takiej wiedzy, tak głęboko w to nie wchodziłem, natomiast wiem, że potrafi to po prostu zabić korzenie i potrafi zaszkodzić roślinie, jeśli podamy zbyt dużo nawozu. Po prostu we wszystkim musi być balans, tak? Zresztą tak samo jest z kwasowością gleby. Kwasowość bądź zasadowość bardziej wpływa na to, jak dobrze dana roślina przyjmuje minerały z gleby, a nie do końca
Znaczy też jak się w ogóle przyjmie, jak czy w ogóle będzie tam rosła, no ale to wynika z tego, jak dobrze potem odbiera te minerały, tak jak mówię. Jakie są tam procesy, nie wiem. Nie powiem wam tego, ponieważ nie mam takiej wiedzy. Nie jestem aż tak w to zakorzeniony. Ha, proszę bardzo, piękna gra słowna. Okej, okay, to był bardzo zgadany odcinek. Czy wymienisz manę na Elex? Chętnie. Okej. Okay. Jeśli ja mu dam manę, on mi da Elex. Nie, ja Elex na manę. Okej. Okay. Znaczy to ma sens, tylko to po prostu myślę teraz o zdaniu. Okej, okay, to było troszeczkę ciekawe. Ciekawie zostało zdanie złożone, ja je zrozumiałem trochę odwrotnie. Niemniej. Co masz dobrego? Jasne! O! Ja stwierdziłem amulet wojownika. Okej, okay, drogie. I zwiększa siłę ataku i potrzebuję do tego złotnika. Okej, okay. Ale on ma dosyć dużo różnego rodzaju... okej. Okay. Chemii potrzebujemy do tego. Ale podoba mi się, że ma tutaj różnego rodzaju... miksturki, w sensie receptory na miksturki. Na pewno bym kupił jakąś, ale na razie nie teraz. No. Na razie jeszcze nie, dlatego że jeszcze nas po prostu na to nie stać. To jest, rozumiem, mana. Czy on jest po prostu Kronosem? Kronos? Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Chyba to był Kronos. Tak? Czy nie tak? Chyba tak. Niemniej, tutaj mamy receptura, okej. Okay. Ta receptura jest też ewentualnie do ukradzenia, niestety nic nie możemy sobie stamtąd zabrać. Totalnie rozumiem... O, proszę bardzo, zobaczcie, pięknie zbugowałem grę. Znowu. Muszę przyznać, że ta gra ma dużo problemów i totalnie ogarniam tryb ekranu, po prostu... Kto to przetłumaczył? Dlaczego? Tak, dlaczego? Niemniej, moi drodzy, to było na tyle, mamy 50 minut ponad, gadaliśmy sobie dosyć dużo z postaciami, ja też się strasznie rozgadałem, ale podoba mi się, w sensie podoba mi się, że na razie idzie to właśnie w taki, a nie inny sposób, bo czuję się swobodnie jako twórca, czuję się swobodnie jako narrator i lubię sobie pogadać, więc... To było fajne. Mam nadzieję, że wam się również podobało i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku już jutro, gdzie postaram się oczywiście tutaj dalej zwiedzać tę okolicę, to Goliet. No, zostało nam jeszcze troszeczkę tego górnego Goliet. Niestety, ile nam to zajmie, no, ale takie są, moi drodzy, miasta. No, kiedyś pierwsze schodziło do starego obozu czy nowego obozu, też niestety zajmowało dużo czasu. Więc i tutaj myślę, że jeszcze przynajmniej jeden odcinek spędzimy w tym miejscu, a potem będziemy się wybierali powoli, by wykonywać misje, które otrzymaliśmy. To też mi zależy mi na tym, żeby poznać jak najwięcej postaci, żeby dopiero później gdziekolwiek iść dalej poza to miasto. Nie zostawię niczego w tyle, szczególnie jeśli będziemy mogli jakieś misje przy okazji wykonać. Dobra, moi drodzy, żegnam się z wami, dziękuję wam jeszcze raz za uwagę, do zobaczenia, do następnego i na razie.